Jesteśmy w Warszawie na Stadionie Narodowym, gdzie dziś odbywa się kongres ESG Polska Moce Biznesu. Dzisiaj sprawdzamy, w jakiej kondycji jest polski biznes i co możemy zrobić, by miał większą moc. Kolejna z debat za nami i kontynuujemy tematy na gorących krzesłach. Moim Państwa gościem jest Pani Paulina Tarczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Brała Pani udział w panelu dotyczącym zrównoważonego budownictwa. Trudne słowo, pytanie, czy budownictwo też jest trudne i na wstępie, czym ono w ogóle jest? Jeśli chodzi o zrównoważone budownictwo pod kątem naszej działalności z perspektywy Fakro, są to na pewno zrównoważone ekologiczne produkty. Tak naprawdę my już od początku całego procesu, czyli na etapie projektowania, staramy się dostarczać ekologiczne rozwiązania. Także produkujemy z surowców zrównoważonych, posiadamy certyfikaty FSC, co oznacza, że w sposób zrównoważony pozyskujemy nasze surowce. Jeśli chodzi o całą produkcję, to w toku produkcji wykorzystujemy energię ze źródeł odnawialnych, w tym naszej instalacji fotowoltaicznej, która jest jedną z największych instalacji dachowych w Polsce. Mówiąc o zrównoważonym produkcie, muszę tutaj wspomnieć o tym, że nasze produkty mają deklaracje środowiskowe, deklaracje EPD typu trzeciego. W tych deklaracjach analizujemy ślad węglowy naszych produktów od momentu jego wytworzenia przez użytkowanie, aż ostatecznie po jego utylizację. Żeby produkt był ekologiczny, musi on też spełniać pewne wymogi. Musi być przede wszystkim energooszczędny. I tutaj też mamy takie rozwiązania. Nasze okna mają bardzo wysoki współczynnik przenikalności ciepła, co generalnie bardzo pozytywnie wpływa na energooszczędność budynków. Czyli Wasza firma faktycznie oddycha zieloną energią, jest to temat dla Was ważny. Potwierdzeniem tego jest raport, który Państwo wydali w tym roku, raport zrównoważonego rozwoju Fakro, razem w zieloną przyszłość. Nie jesteście Państwo do tego zobligowani. Dlaczego podjęliście taką decyzję? Faktycznie nie jesteśmy zobligowani do wydawania raportu, jednak w jego publikacji widzimy szansę. Widzimy szansę na konkurowanie z potentatami globalnymi. Jest to światowy trend i idziemy z nurtem tego trendu. Firma Fakro od zawsze jest zielona, także to nie jest dla nas żadna nowość. Raportem po prostu spięliśmy i opisaliśmy wszystkie działania, które dzieją się u nas na co dzień, tak naprawdę. Czyli co dokładnie tam znajdziemy? Może nam Pani przybliżyć jego treść? W kwestiach środowiskowych możecie Państwo poczytać o tym, jak wprowadzamy gospodarkę o obiegu zamkniętego i wykorzystujemy ponownie nasze odpady. Dla Fakro nie ma odpadów, są tylko surowce. Staramy się wykorzystać wszystko, co możliwe, ponownie. Znajdziecie Państwo również informacje na temat zużycia zasobów, jak racjonalnie właśnie je zużywamy, na temat energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, informacje takie jak ślad węglowy zakresu pierwszego i drugiego. Dzięki tym wszystkim działaniom opisanym w raporcie dzisiaj jesteśmy w stanie pracować nad tą emisyjnością, aby była ona jak najmniejsza. Chcemy naprawdę mieć jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, bo jak wiadomo, nie da się tego wykluczyć. No to dobrze, dzielicie się Państwo tą dobrą praktyką, ponieważ możecie dać impuls firmom, które też nie muszą raportować, tak naprawdę mogą to zrobić, żeby wiedzieć, w którym punkcie są i jak dopracowywać swoje działania, żeby działać lepiej dla społeczeństwa i dla planety, więc gratuluję. Dokładnie tak. Proszę w takim razie powiedzieć, gdzie możemy pobrać Państwa raport. Zachęcam Państwa do lektury raportu. Jest on udostępniony na naszej stronie internetowej www.fakro.pl. Będziemy pobierać. Dziękuję bardzo za Pani komentarz. Ja również dziękuję.